15 to jest program dzisiaj. Danuta Cholecka, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. Opowieści, że wszystko było w porządku, to jest bezczelne łgarstwo. Nie było żadnych wątpliwości, że ten pan jest rosyjskim agentem. Polska prokuratura ujawniła akta śledztwa, również tajne, ruskiemu szpiegowi. To wszystko, szanowni państwo, bodnarowcy dają jak na srebrnej tacy. Mamy do czynienia z sytuacją skandaliczną i blamażem polskiego rządu. 10 dni wojsko szukało obiektu, który miał wlecieć nad terytorium Polski. Dziś twierdzą, że nie wleciał. W dniu 26 sierpnia nie doszło do naruszenia przestrzeni powierzchni RP. Stworzono taki dokument, który nie ma żadnej mocy prawnej. Wytyczne dla szpitali i prokuratury w sprawie aborcji. Będzie można tej aborcji niestety dokonać aż w zasadzie, de facto do terminu porodu, czyli do 9 miesiąca ciąży. Agent ruskiego wywiadu wojskowego GRU dostał pełny dostęp do akt, zarówno tych jawnych, jak i tych tajnych, z którymi zapoznawał się w tajnej kancelarii ABW, donosi dzisiejsza Rzeczpospolita. Kilka tygodni po tym Paweł Rubcow został wymieniony w największym barterze szpiegów od czasów zimnej wojny. Jak to możliwe, że rząd Donalda Tuska dopuścił się takiego blamażu? I jeszcze przypomnijmy, Polska oddała Rosji szpiega, nie zyskując nic w zamian. Choćby uwolnienia Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Radosław Jankiewicz. Oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji Paweł Rubcow, który podawał się za hiszpańskiego dziennikarza Pablo Gonzaleza, tuż przed opuszczeniem aresztu za zgodą bodnarowskiej prokuratury mógł się zapoznać z aktami swojej sprawy. Jak tłumaczył Rzeczpospolitej rzecznik prokuratury krajowej, z materiałami niejawnymi podejrzany zapoznawał się w kancelarii tajnej ABW z jawnymi w siedzibie prokuratury. Według dziennika Rubcow z aktami śledztwa w swojej sprawie zapoznawał się przez pierwsze 2 tygodnie lipca. Przy okazji mógł też poznać to, jak działają mechanizmy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której przeglądał tajne akta. Wygląda na to, że najbardziej efektywną robotę wywiadowczą dla Putina Rubcow wykonał w siedzibie ABW. Na niejawnych protokołach są nazwiska funkcjonariuszy ABW, zeznania, materiały z kontroli operacyjnej i zeznania i wiele innych ciekawostek, a szpiedzy mają dobrą pamięć. Według Rzeczpospolitej prowadząca sprawę szpiega prokuratura twierdzi, że ujawniła akta ruskiemu agentowi, bo taka jest procedura, chociaż mogła mu odmówić z powodu ochrony interesów państwa. Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że myślę, że wtedy już nie było żadnych wątpliwości, że ten pan jest rosyjskim agentem, ponieważ wiadomo było, że będzie on uczestniczył w wymianie. Która jest organizowana przez służby Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, na samo tłumaczenie na polski, rosyjski i hiszpański udostępnionych ruskiemu agentowi akt poszło 250 000 zł. Pytaliśmy parlamentarzystów koalicji Tuska o to, dlaczego ruski agent dostał dostęp do całości akt sprawy prowadzonej o szpiegostwo. Wydaje się, że pytania są bardzo niewygodne. Ja oglądałam wasz program ostatnio i to jest jakiś... Nie pytam o to, co pani oglądała, tylko pytam o Pawła Rubcowa. Chciałem panią spytać o dostęp do akt dla Pawła Rubcowa, do tych akt jawnych, ale także tych tajnych, do których miał dostęp w kancelarii tajnej ABW. Pani marszałek, proszę o komentarz. Były szef MSWiA z Platformy Obywatelskiej sprawy Rubcowa chce badać już po tym, jak ten trafił do Moskwy. Potrzebna jest biała księga tej sprawy, w ogóle aktywności Rubcowa tutaj przez te lata, kiedy jako agent wywiadu rosyjskiego funkcjonował, jego kontakty z dziennikarzami, z politykami, z instytucjami państwowymi, ale także na końcu to, w jaki sposób mógł dotrzeć do tych akt prokuratorskich, kto dał mu na to zgodę. Tego akurat wyjaśniać nie trzeba, bo akta ruskiemu szpiegowi udostępniła bodnarowska prokuratura. Pułkownik ruskiego wywiadu wojskowego GRU Rubcow, działający pod przykrywką hiszpańskiego dziennikarza Pablo Gonzaleza, został zatrzymany przez służby w czasach, gdy ich koordynatorem był Mariusz Kamiński, pod koniec lutego 2022 roku. Od tego czasu przebywał w areszcie. Bodnarowcy, podkreślę jeszcze raz, dają na tacy informacje dotyczące działalności służb specjalnych agentowi rosyjskiemu. I to nie pierwszy raz. Za poprzednich rządów
przekazywali dane opozycjonisty białoruskiego Alesia Białackiego. Bo niedługo po tym, jak Rubcow zapoznał się z aktami swojej sprawy, 31 lipca został zwolniony z aresztu, a 1 sierpnia na moskiewskim lotnisku witał go sam krwawy Putin. To jest sytuacja zupełnie skandaliczna, która naraża Polskę na dodatkowe niebezpieczeństwa. Polska, przypomnę, jest w centrum wojny wywiadowczej prowadzonej przez Rosję i my takie operacje wywiadowcze właśnie takimi decyzjami ułatwiamy. Przy okazji sprawy na jaw wyszła doskonała koordynacja na linii zarządzanych przez Donalda Tuska służb i kierowanej przez Adama Bodnara prokuratury. Przy planowaniu i wydaniu zgody prokuratora nie wiedział o uchyleniu tymczasowego aresztowania, które nastąpiło 31 lipca. Dlaczego tego człowieka, który być może był bardzo ważną częścią albo wręcz stworzeniem jakiegoś znacznie szerszego i bardzo wysoko sięgającego układu, został w ogóle z Polski wypuszczony. W jaką wiedzę od Rubcowa mogła wzbogacić się teraz Rosja? To jest z całą pewnością wzbogacenie poważne. I to jest rzecz skandaliczna, no, rzecz na dymisję. No, w wielu krajach to byłaby dymisja rządu. Sprawa dostępu do tajnych informacji Rubcowa wydaje się podobna do tego, co działo się za czasów pierwszych rządów Tuska, kiedy podczas resetu stosunków z Rosją ówczesna służba kontrwywiadu wojskowego woziła po polskich bazach wojskowych innego ruskiego agenta. W 2013 roku SKW podpisała napisane w Moskwie porozumienie z FSB. Po prostu cały czas uważają, że ta umowa obowiązuje, że skoro podpisali dokument, że mają ostrzegać Rosję przed zagrożeniami wywiadowczymi, które płyną z zewnątrz, no to ostrzegają. Kiedy łapią ruskiego szpiega, oficera GRU i mają informacje, które mogą być mu przydatne, to mu je przekazują, bo podpisali umowę wynegocjowaną w Kadynach, pijąc wódkę i wręczając szable ludziom z KGB. A co na to Donald Tusk? Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy umożliwiającej szefowi ABW, a nie jak dotąd sądowi, decydowanie o tym, które treści w internecie mają charakter terrorystyczny. Na mocy decyzji szefa ABW będą one usuwane. Radosław Jankiewicz, Republika. Dlaczego Marsz Niepodległości znalazł się na celowniku władzy? Czemu miały służyć wejścia policji do prywatnych mieszkań organizatorów i włamanie do siedziby stowarzyszenia? Jarosław Kaczyński określił to tak. Dziś polski patriotyzm jest zwalczany, bo w oczywisty sposób stoi w sprzeczności z tym wszystkim, co planuje ta władza. Prezes Prawa i Sprawiedliwości nie ma wątpliwości, że rząd chce zablokować organizację ogólnopolskiego wydarzenia. Na 14 września zapowiedział manifestację, która ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań obecnego rządu. Adrian Borecki. Działania służb Tuska i Bodnara demaskuje Republika. Nie jesteście państwo związani z żadnymi służbami. Dobrze, dziękuję bardzo. Potem te same osoby wynoszą materiały po siłowym wejściu do siedziby Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. Co wczoraj się wydarzyło, jest wydarzeniem bez precedensu, dlatego że w tym miejscu mieszczą się również siedziby innych podmiotów. O tych czynnościach, które wczoraj trwały, nie zostały poinformowane te stowarzyszenia, te fundacje, które mają swoją siedzibę tutaj. Nie został poinformowany również właściciel tego lokalu. Przedstawiciele organizacji mówią wprost, to było nielegalne włamanie do ich siedziby. Gdyby służby poprosiły o konkretne dokumenty, to od razu zostałyby one udostępnione. Zamiast tego było szukanie haków na Marsz Niepodległości i popis ślusarza służb. Przede wszystkim ani przed siłowym wejściem do siedziby Stowarzyszenia Marszu Niepodległości, ani po wejściu nie został przedstawiony nam ani postanowienie o żądaniem wydania jakichkolwiek rzeczy, ani nakaz przeszukania. Te czynności więc od początku były bezprawne. Rządzący w takich działaniach nie widzą nic złego. Odrzucam to sformułowanie o jakimś przemocowym wejściu. Policja ma prawo wejść i, że tak powiem, domagać się konkretnych dokumentów w konkretnej sprawie. Służby weszły też do domu asystenta Krzysztofa Bosaka, Mateusza Marzocha, a także byłego prezesa Stowarzyszenia Marszu Niepodległości Roberta Bąkiewicza. Dzisiaj odda domu zarekwirowany wczoraj telefon i laptop. Z punktu widzenia mojego użytkowania myślę, że i tak sprzęt muszę się wyposażyć nowy, bo
trudno zakładać, że nie ma tu założonego jakiegoś, trudno mi ufać po prostu, że nie ma tu założonego jakiegoś oprogramowania, które będzie ściągało moje dane albo podsłuchiwało mnie. Robert Bąkiewicz wskazuje, chodziło tylko o zebranie na niego haków. Zrobiono kopię nawet jego prywatnych rozmów z żoną. Na absurdalne kopiowanie danych wskazują nawet politycy Platformy Obywatelskiej. Przecież 6 lat temu to zapewne właściciele telefonów już dwukrotnie co najmniej te telefony zmienili. Komputery też zapewne już nie są te same, które były wykorzystywane podczas przygotowań do marszu 6 lat temu. Po co takie działania 2 miesiące przed kolejnym wielkim marszem niepodległości w Warszawie? Właśnie doprowadzenie do tego, żeby te marsze po prostu się nie odbywały. Albo odbywały się w takiej atmosferze, która będzie dla znacznej części społeczeństwa, która i to jest zrozumiałe, lubi spokój, no, odrzucana. I stąd nasz protest. I to protest, który my chcemy wyrazić tym razem już nie tylko tutaj z tego miejsca, czy w Sejmie, ale także chcemy go wyrazić, korzystając z prawa do demonstracji. Dokładnie 14 września, czyli w przyszłą sobotę, przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Donald Tusk za swojego pierwszego rządu też rozprawiał się ze środowiskami patriotycznymi i Marszem Niepodległości. Tak to wyglądało w 2011 roku, kiedy policjant po cywilu kopał w głowę uczestnika marszu. Czy w 2013, kiedy służby wymyśliły prowokację, podpalając budkę przed rosyjską ambasadą. Te prowokacje miał wymyślić Bartłomiej Sienkiewicz, ówczesny szef MSWiA, o czym dowiedzieliśmy się z taśm prawdy. Bartek się nauczył zarządzać wszystkim przez telefon. Ale Bartek nauczył ich, że dzwoni i oni rozkazuje. I tak samo poszli. Spalili budkę pod ambasadą, bo minister osobiście wymyślił taką, wiesz, z takiego... Taką koncepcję, tak. Teraz koncepcja jest inna. Nielegalna prokuratura Bodnara przeprowadza najazd na Stowarzyszenie Marszu Niepodległości, bo podobno 6 lat temu ktoś na marszu wykrzykiwał groźby karalne. Ciekawe, czy rządowe służby tak samo będą włamywać się do siedziby Strajku Kobiet. Dym w kościołach! Dym w kościołach! Ty po co tu przyszliście? Nie! Jeszcze raz! Po co tu przyszliśmy? Do siedziby Platformy Obywatelskiej. Wypierdala się PiS, tak. Zajebać, pamiętasz to? A to czy Rafała Trzaskowskiego jako głównego organizatora Kampusu Polska. Na to premier Tusk przyzwolenie daje, na to już nie. To nie jest jakiś taki sobie marsz, tylko okazanie prawdziwego patriotyzmu. I dlatego chcą to za wszelką cenę zlikwidować, tak jak wszystko, co polskie, starają się zlikwidować. To są nie patrioci. Tylko mi się tak wydaje. Inaczej, no, jak tu ich nazwać? Marsz, to jest właśnie nasza wolność tak zwana, okazanie poprzez taki marsz. Patriotów w Polsce nie brakuje, dlatego zbliżający się marsz 11 listopada może okazać się rekordowy. Kiedy to Gazeta Wyborcza nawoływała do zablokowania Marszu Niepodległości. Na szczęście im się to nie udało. Hanna Gronkiewicz-Waltz próbowała zakazywać Marszu Niepodległości. Na szczęście jej się to nie udało. Rafał Trzaskowski rzucał i rzuca nam kłody pod nogi w kwestiach proceduralnych związanych z Marszem Niepodległości. I zawsze mu się również nie udaje. I miejmy nadzieję, że również i tym razem zarówno panu Tuskowi, jak i panu Bodnarowi się nie uda. Swój brak zgody na działania rządu, który atakuje środowiska patriotyczne, można pokazać na proteście 14 września przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Adrian Borecki, Republika. 10 dni wojsko poszukiwało obiektu, który miał wlecieć w naszą przestrzeń powietrzną. Mówiono, że był widziany na co najmniej 3 stacjach radiolokacyjnych. Dziś wojsko poszukiwania przerywa i mówi: z wysokim prawdopodobieństwem trzeba stwierdzić, że nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej. Tę informację przekazał podczas konferencji prasowej generał dywizji Maciej Klisz, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Ten sam, który wcześniej informował, że 26 sierpnia o 6:43 obiekt miał przekroczyć granicę Polski na wysokości ukraińskiego miasta Czerwonogród. Dziennikarze wskazywali, że wojsko wcześniej dość precyzyjnie określało wymiary obiektu oraz to, o której miał on wlecieć na polskie niebo. W odpowiedzi generał dywizji Klisz stwierdził, że jest to przedmiotem analizy, a nasz
Naszą analizę przeprowadził Michał Gwardyński. Dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej poinformowało o zakończeniu działań poszukiwawczych, które miały na celu odnalezienie niezidentyfikowanego obiektu latającego, który w poniedziałek 26 sierpnia o godzinie 6:43 miał naruszyć polską przestrzeń powietrzną. Prawdopodobnie był to ruski dron wykorzystywany do ataków na obiekty infrastruktury krytycznej Republiki Ukrainy. Każdego dnia setki żołnierzy Wojska Polskiego było zaangażowanych w działania poszukiwawcze, mające na celu odnalezienie drona. Te działania były prowadzone zarówno z powietrza, jak i na lądzie. Ponad 1000 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z 2 Lubelskiej Brygady, a także 19 Nadburzańskiej Brygady poszukiwało drona. Na terytorium Polski wleciał prawdopodobnie bezpilotowy statek powietrzny. Znajduje się prawdopodobnie na terenie gminy Tyszowce. Obiekt zaniknął po około 25 kilometrach na terytorium Polski. Ze względu na warunki atmosferyczne nie byłem w stanie wydać komendy do jego zwalczania ze względu na brak spełnienia procedur, czyli tak zwanego wizualnego potwierdzenia zniszczenia obiektu. Przez 10 dni przeszukano obszar 250 km2 Zamojszczyzny, obejmujący tereny m.in. powiatu tomaszowskiego oraz zamojskiego. Jednak, jak się okazało, ruskiego drona tam nigdy nie było. Stwierdzam dzisiaj z dużą dozą prawdopodobieństwa, nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej. I to jest chyba główna rzecz, którą chciałem Państwu przekazać. Teraz pytanie, co się stało? Stało się, nadal analizuję to zdarzenie. I tak naprawdę dzisiaj nie jestem Państwu odpowiedzieć na pytanie jednoznacznie, ponieważ po kolei wykluczam wszystkie opcje. To stawia pytanie o stan systemów radiolokacyjnych mających za zadanie bronić polskiego nieba. Michał Gwardyński, Republika. Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej, przekazał, że jak wynika z ustawy budżetowej, na centralny plan rzeczowy, czyli kluczową część budżetu, która jest przeznaczana na m.in. modernizację, zabezpieczono zaledwie 45,8 miliarda złotych na przyszły rok. Jak wskazywał były szef MON, to potwierdza informacje Republiki. Nasz dziennikarz śledczy Piotr Nisztor już w lipcu dotarł do dokumentów, z których wynika, że do 2028 roku resort obrony chce zredukować finansowanie dla Wojska Polskiego aż o 25%. Dziś o kondycji polskiej armii mówił Mariusz Błaszczak. Będziemy wywierać presję, żeby nadal zwiększano liczebnie polskie wojsko, że można uzbroić wojsko polskie w nowoczesną broń amerykańską, koreańską, powstającą we współpracy polskiego przemysłu zbrojeniowego z tymi przemysłami właśnie amerykańskim czy koreańskim, które mają olbrzymi potencjał. Boleję nad tym, że podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, który odbywa się w Kielcach, nie podpisano umowy na produkcję czołgu K2, koreańskiego czołgu, który powinien być w naszym kraju produkowany. Nie podpisano tej umowy. Wiecie Państwo dlaczego? No dlatego, że ten czołg byłby konkurencyjny wobec niemieckiego Leoparda. Oglądają Państwo program Dzisiaj, czyli prawdziwe polskie wiadomości. Oto co jeszcze przed nami. Wreszcie ktoś ciebie kocha. Kartel medialny, który miał domknąć system. Robot inspirowany Iron Manem ma pomagać ludziom. Premier dał zielone światło Ministerstwu Zdrowia i Ministerstwu Sprawiedliwości, by wspólnie przygotowało wytyczne dla lekarzy. Mówi o praktyce aborcyjnej, która będzie kształtowała się na nowo. Pomimo braku zgody wewnątrz koalicji rządzącej, braku zgody większości parlamentarnej na zmianę prawa aborcyjnego, powstało rozporządzenie, które mówi lekarzom, że mogą wykonywać aborcję pacjentkom, na przykład z zaświadczeniem od psychiatry. Nawet niemal do końca ciąży. Dlaczego rząd stworzył furtkę do obejścia istniejącego prawa? Dzisiaj sprawdzam, mówi Edyta Hołdyńska. Nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia ma zmieniać praktykę co do stosowania zasad aborcji w szpitalach. Czy to odpowiedź rządu na brak porozumienia wewnątrz koalicji co do wprowadzenia nowej ustawy aborcyjnej? Czy w ten sposób Ministerstwo Zdrowia chce obejść przepisy? No i jak rzeczona praktyka będzie wyglądała? Dzisiaj sprawdzam. Te wytyczne w żaden sposób nie zmieniają prawa. My dajemy tylko jako Ministerstwo Zdrowia wykładnie, jak należy te przepisy czytać. Jeśli episkopat lub inni krytycy tych wytycznych chcieli zaostrzenia prawa antyaborcyjnego, mieli 8 lat przestrzeni, żeby to zrobić. Zrobili to w aspekcie wad letalnych, ale nie ruszyli aspektu
życia lub zdrowia. W tej chwili, skoro nie możemy szeroko otworzyć tej bramy z powodu braku większości w Sejmie, otwieramy furtki. Rząd sam przyznaje, że skoro nie można uchwalić ustawy aborcyjnej, obejdzie prawo i przedstawia lekarzom swoją interpretację prawa. Publikuje wytyczne i rozporządzenie. Forma interpretacji obowiązującego prawa jest wadliwa i jest absolutnie niepełna. Pominięto przepisy kodeksu etyki lekarskiej, który również jest niezwykle ważny w praktyce lekarskiej. W związku z czym, no cóż, stworzono taki dokument, który nie ma żadnej mocy prawnej. Szpital, który nie realizuje tych standardów, czyli pracownicy, lekarze tego szpitala nie realizują tych wytycznych, będą po prostu karani. Te wytyczne, które są jakby rzeczami dodatkowymi, one precyzują to w taki sposób, że de facto ta aborcja na podstawie tego zaświadczenia będzie możliwa. Opracowane wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia i Resort Sprawiedliwości wytyczne w sprawie aborcji odbiły się głośnym echem. Rozporządzenie, choć ustawy nie ma, może w praktyce zezwalać na zabijanie nienarodzonych dzieci w dodatkowych, nieusankcjonowanych prawnie przypadkach. Lekarz psychiatra posiadający prawo wykonywania zawodu uznaje, że ciąża tej kobiety jest zagrożeniem dla jej zdrowia psychicznego, jest w świetle obowiązującego prawa wystarczającą przesłanką do terminacji ciąży. Absurdów nie brakuje, ale minister sprawiedliwości uspokaja. To, co jest celem tych wytycznych, to jest właśnie uwrażliwienie prokuratorów, prokuratury na tego typu sprawy. Na to, jak szczególną wagę powinniśmy przykładać do sytuacji kobiety, która się znajduje właśnie w tym trudnym momencie życiowym. Tyle, że stan prawny w Polsce się nie zmienił. Znaleziono inny sposób, żeby przymusić, żeby wprowadzić aborcję. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą przesłankę zagrożenia życia i zdrowia, ona nie zawiera w sobie kwestii terminu, kwestii wieku, co wpływa na to, że aborcji dzięki tej drodze, która jest zaproponowana dzisiaj przez Ministerstwo Zdrowia, przez Donalda Tuska, będzie można tej aborcji niestety dokonać aż w zasadzie, de facto do terminu porodu, czyli do 9 miesiąca ciąży. Pabianickie Centrum Medyczne, które odmówiło wykonania aborcji, zostało już przez Ministerstwo Zdrowia ukarane słoną karą, aż 550 tysięcy złotych. Szpital odwołał się od decyzji i karę obniżono o połowę. Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi więcej takich postępowań. Koalicji rządzącej nie udało się w kwestii aborcji porozumieć, ale Ministerstwo Zdrowia razem z Ministerstwem Sprawiedliwości nakazuje lekarzom obejść prawo i wprowadzić aborcję tylnymi drzwiami. Edyta Hołdeńska, Republika. Kartel medialny III RP miał domknąć system, który nie rusza swoich i przyklaskuje działaniom liberalno-lewicowych elit. Intratne posady za dziennikarską uległość stały się faktem. Dziennikarze kojarzeni z mediami mainstreamu pojawiają się raczej nieprzypadkowo, być może w spółkach Skarbu Państwa. Przełamywanie medialnej hegemonii przez niezależnych dziennikarzy Republiki jest zaciekle atakowane, bo społeczeństwo dzięki naszym działaniom ma w końcu możliwość poznania argumentów konserwatywnej strony sceny politycznej. Michał Solarz. Polski kartel medialny i dziennikarze ulegli wobec liberalno-lewicowych elit. Na dobre samopoczucie w wolnej Polsce pracowali z mozołem przez całe dziesięciolecia. Rynek poukładany, wszystko jasne. Prawicowe nastroje ośmieszyć, polityków wykpić, konserwatywnych dziennikarzy dyskredytować. To przykazanie dziennikarskich salonów, których szefowie pamiętają niejedną pogadankę z władzą minionego systemu. Ja musiałem to pokazać jednak, że wreszcie ktoś ciebie kocha. Kiedy Wyborcza i TVN jechały po bandzie, piorąc mózgi Polaków jedyną słuszną narracją, nikt nie brał pod uwagę, że czas dominacji rozpoczętej wiele lat temu. Pani Moniko? Kiedyś dobiegnie końca. Dobry wieczór Państwu, zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. Dopiero przejęcie rządów przez koalicję 13 grudnia, zamach na media publiczne, który był próbą domknięcia systemu, pokazały, jak ważny jest medialny pluralizm, który zapewnia nasza stacja. Niespotykane dotąd w medialnej historii wzrosty oglądalności są solą wokół rządu. Nie podobają się dotychczasowym beneficjentom medialnego monopolu, który Republika rozbija. Jest
nieprawdopodobna dysproporcja, jeżeli chodzi o rynek medialny, i to też należy podkreślić, to należy zauważyć, ale ja głęboko ufam, że właśnie takie miejsca jak Dom Wolnego Słowa, jak Telewizja Republika będą tymi, które będą dawały odpór temu niesamowitemu naciskowi. Wściekłość z powodu budowania medialnego pluralizmu jest tak duża, że nasi dziennikarze są blokowani, kiedy mają do obecnej władzy konkretne pytania. No i tak, proszę państwa, wszystkie media sobie wchodzą, już nawet 10, już 11, to już nawet po czasie, ale tutaj widzimy, że pracownica telewizji TVN z pewnością sobie wejdzie na konferencję. No ja też, my byliśmy akredytowani, ale jakimś cudem mam nadzieję, że telewizja TVN poinformuje o tym, że Telewizja Republika nie jest wpuszczana na konferencję premiera Donalda Tuska. Na co zareagował europoseł Maciej Wąsik, który złożył interpelację do Komisji Europejskiej z pytaniem, czy ma zamiar podjąć interwencję w sprawie łamania zasad praworządności przez obecny rząd. Koalicja 13 grudnia nie chce odpowiadać na pytania, podobnie jak redaktor Michnik, który zawsze miał problemy z wypowiedziami dla naszych reporterów. Ja z tą stacją nie rozmawiam. Przyzwyczajeni do czasów, kiedy jako jedyni mogli patrzeć władzy na ręce w zakresie akceptowanym przez lewicowo-liberalny elektorat, do dziś czują się panami sytuacji. Pokazała to wczorajsza wymiana zdań Michała Gwardyńskiego z gwiazdą TVN-u Maciejem Knapikiem, który przechadzał się przed siedzibą Stowarzyszenia Marszu Niepodległości, by stworzyć materiał na wieczór, odpowiadający oczywiście na zapotrzebowanie prorządowej narracji. Nie wstyd panu tu przychodzić po tej całej propagandzie, którą pan uprawia, po tych kłamstwach, które pan szerzy na antenie? Gdyby nie Republika, widzowie nie mieliby szans wyrobić sobie opinii i wysłuchać obszernego oświadczenia Roberta Bąkiewicza, który dzięki wolnym mediom mógł przedstawić swój punkt widzenia. Przebitki będą następujące 11 listopada. To bandyci, weszliśmy tam 4 września do Bąkiewicza do domu, bo to przestępca, zorganizowana grupa przestępcza. No po prostu będą cały czas kłamali, oszukiwali i tworzyli pewną mistyfikację na obraz potrzeby odbioru widzów TVN-u, czytelników Gazety Wyborczej i tak dalej. Praca w mediach mainstreamowych popłacała i nadal popłaca. Wieloletnia dziennikarka TVN i szefowa jednego z kanałów stacji, Iwona Radziszewska, znalazła niezłą posadę w polskiej wytwórni papierów wartościowych, gdzie zajmuje się szefowaniem w dziale komunikacji. Marek Kacprzak, były rzecznik Lewicy, wcześniej związany z Wirtualną Polską, Polsatem i TVN24, wskakuje do nielegalnej TVP. Został wicedyrektorem Biura Spraw Korporacyjnych. Dariusz Prosiecki, wieloletni reporter Faktów TVN, od maja ma się dobrze w Poczcie Polskiej, gdzie otrzymał dyrektorski stołek. Posada świetna, tylko czasy dla poczty fatalne. Widmo zwolnień versus intratne stanowisko dla Prosieckiego to niezbyt szczęśliwe zestawienie. Faktem jest również, że my jesteśmy w sporze zbiorowym o podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników i pieniędzy w formule tradycyjnej nie ma i nie będzie, tak, bo taka była narracja ze strony zarządu. Natomiast nie jesteśmy podmiotem medialnym, nie jesteśmy także podmiotem jakiejkolwiek partii politycznej. No niewykluczone, że tutaj może zmierzamy w takim kierunku, żeby przy okazji poczta mówiła głosem takim, jakiego oczekuje obecna koalicja rządząca. Kiedy władza docenia, można spodziewać się karier i zaszczytów. Choć pochwały z samej góry niejednego redaktora elit wprowadziły w spore zakłopotanie. Jest pan, można powiedzieć, arystokracją dziennikarską. Uważam to, mówię to dlatego, że ja się zatknąłem. Michał Solarz, Republika. Teraz o zwijaniu polskich kolei i rozwoju niemieckiego przewoźnika. W czasie, kiedy PKP Cargo ogłasza plan masowych zwolnień 4000 pracowników, jego bezpośredni konkurent Deutsche Bahn prowadzi rekrutację i zachęca do rozwoju kariery zawodowej w spółce. Czy to przypadek? Odpowiedzi szukał Janusz Rzeczkowski. Asystentka prezesa zarządu, specjalista do spraw raportowania, inżynier spawalnictwa, sytuator, elektromonter i maszynista. Między innymi na takie stanowiska rekrutację aktualnie prowadzi Deutsche Bahn Cargo Polska. Ogłoszenia są dostępne w internecie, a informacje można uzyskać telefonicznie. DB Cargo Polska, z wami. Dzień dobry pani. Chciałem się dowiedzieć o rekrutacji u państwa w tym momencie na stanowisko maszynisty. Proszę chwileczkę poczekać. Ja sobie tylko zerknę. Rybnik, Kędzierzyn. Czyli wysłać mailem do państwa CV można, tak? Tak, w ten sposób kontakt najlepiej. Rekrutacja w polskim oddziale niemieckiego przewoźnika zbiega się w czasie z potężnymi problemami polskiej spółki PKP Cargo. We wtorek jej pracownicy wyszli na tory i protestowali przeciw planom restrukturyzacji i bezczynności rządu.
To jest tragiczny cios, zwłaszcza w tych pracowników, którzy znaleźli się na liście do zwolnienia, ponieważ każdy ma dzieci, ma rodziny, ma kredyty, mieszkania, pokupowali ludzie i teraz staną przed widmem, może bezdomności nawet, bo wiadomo, co znaczy, jeżeli nie będą na bieżąco regulować swoich opłat, należności. Zarząd PKP Cargo i rząd protestami kolejarzy niespecjalnie się jednak przejmują. Na protest reagują za to politycznym atakiem, a problemami spółki obciążają poprzedników. Składanie doniesienia do prokuratury na mnie jest tak absurdalne w świetle tego stanowiska ministra Jaworowskiego, ministra aktywów państwowych, że trudno właściwie to nawet w jakiś poważny sposób komentować. Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj jest oczekiwanie płynące z samej góry, czyli od Tuska, żeby każdy funkcjonariusz tego reżimu, niezależnie czy to prezes spółki Skarbu Państwa, czy jakiś minister, czy prezes urzędu, czy ktokolwiek inny, kto poczuwa się do bycia w tej ekipie, złożył jakieś zawiadomienie do prokuratury na kogoś związanego z rządem Prawa i Sprawiedliwości, najlepiej na jakiegoś ważnego ministra. Rekrutacja Deutsche Bahn i zwolnienia PKP Cargo to nie przypadek, bo w biznesie, tak jak w przyrodzie, panuje równowaga. Problem w tym, że polskim władzom proces ten wymyka się spod kontroli, a Polska może stracić wpływ na jeden z filarów suwerenności państwa. Janusz Życzkowski, Republika. To może być przełomowa decyzja. Tak o ustaleniach dziennikarzy agencji Reuters mówią ukraińscy wojskowi. Chodzi o informację o możliwych dostawach amerykańskiej broni dalekiego zasięgu dla Ukrainy, o którą od miesięcy prosił prezydent Zełenski. Urzędników w Waszyngtonie miały ostatecznie przekonać rosyjskie ataki na Charków, Połtawę i Lwów. Kamil Trzaska. Rosyjski bombowiec strategiczny Tu-95, jedna z podstawowych maszyn używanych do ataków na ukraińskie miasta. Startuje z lotnisk w głębi Rosji, odpala rakiety daleko od ukraińskich granic, pozostając poza zasięgiem systemów obrony. To z kolei rakieta dalekiego zasięgu amerykańskiej produkcji, którą da się odpalić m.in. z myśliwców F-16, takich jakie otrzymuje właśnie Ukraina. Rakiety mogą sięgnąć rosyjskich celów oddalonych o setki kilometrów od miejsca wystrzelenia. I właśnie to ma być kluczowe uzbrojenie, o które prosi Kijów. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy. Tylko te cztery kraje dostarczają lub są w stanie dostarczyć broń dalekiego zasięgu, która może pomóc nam wypchnąć Federację Rosyjską z terytorium Ukrainy lub uratować życie ludności cywilnej we wszystkich miastach. Kijów chce uderzyć w bazy rosyjskiego lotnictwa daleko za linią frontu, właśnie tam, gdzie stacjonują bombowce strategiczne. Rosja nie ma ich zbyt wiele. Mówi się około 50 sztuk. Uszkodzenie choć kilku maszyn będzie miało duże znaczenie. Nie mają wszystkich systemów uzbrojenia, jakich mogliby użyć. Dlatego oczywiście mam nadzieję, że wszyscy rozumiemy, że ważne jest, aby dać Ukraińcom możliwość walki przy użyciu wszystkich systemów uzbrojenia, amunicji i rakiet. By tak się stało, potrzebna jest jednak oficjalna zgoda krajów, które posiadają rakiety dalekiego zasięgu. Moskwa ostrzega, że to będzie przekroczenie czerwonej linii, choć biorąc pod uwagę poprzednie groźby, Ukraińcy przekroczyli ich już wiele. Stąd, zdaniem analityków, bardzo prawdopodobne, że Kijów takie rakiety otrzyma. Pociski są dokładne i one zmieniają pewne reguły gry. One nie są Wunderwaffe, one nie wygrają żadnej wojny dla Ukrainy. One są w stanie znowu zmusić Rosjan do cofania w głąb Federacji Rosyjskiej kluczowych komponentów, które są używane do ataku na Ukrainę. Rysowanie przez Kreml czerwonych linii to klasyczna polityka zastraszania. Stosuje ją także Mińsk, który w ostatnich tygodniach przerzuca na granicę z Ukrainą i Litwą dodatkowe jednostki wojska. To jednak zdaniem komentatorów blef służący rozciąganiu frontu. Masz bardzo szeroki front. Są w zasadzie poniekąd w półkolu. Zatem to, gdzie Rosja zaatakuje w następnej kolejności, w średnim dystansie jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ operacyjnie sygnalizuje, dokąd chcą się udać. Więc ta wioska, to miasto, było, jest, jak wiele innych. Pełno ich jest wzdłuż frontu, 300 km w głąb. Tutaj ustawiasz całe swoje zaopatrzenie. Według analityków białoruskie siły nie stanowią jednak ani wyzwania dla Ukrainy, ani tym bardziej zagrożenia dla krajów NATO. Dużo bardziej niepokojące są próby infiltracji czy dywersji na terytorium krajów członkowskich.
Właśnie o tym rozmawiali prezydenci Polski i Litwy, którzy w Lublinie podpisali deklarację o stosunkach dwustronnych, zacieśniając relacje obu krajów, między innymi w kontekście wspólnego bezpieczeństwa. Kamil Trzaska, Republika. Trzęsienie ziemi w niemieckiej polityce, które może mieć wpływ na Polskę. Chodzi o politykę migracyjną tego kraju. Przed laty władze w Berlinie zapraszały migrantów z Azji, Afryki do Europy. Dziś politycy w Berlinie chcą drastycznie zaostrzyć prawo azylowe i jeszcze bardziej zdecydowanie niż w ostatnich miesiącach odsyłać imigrantów do Polski. To między innymi efekt kolejnych zamachów w tym kraju. O szczegółach Maksymilian Maszenda. Dzisiejszy poranek w Monachium. Kilkanaście strzałów z broni automatycznej w wyjątkowo spokojnej dzielnicy tego miasta. Mieści się tu izraelski konsulat, a także Centrum Dokumentacji Nazizmu. Zamachowiec urodzony w Austrii o bośniackich korzeniach miał działać sam. Doszło do wymiany ognia. Mężczyzna zginął na miejscu. Oczywiście na razie nic nie możemy powiedzieć o motywach. W taki dzień jak dziś jesteśmy szczególnie czujni. Dlatego też było tu dziś więcej sił bezpieczeństwa, które powstrzymały napastnika. Dziś przypada rocznica zamachu w czasie Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. The gunman shot dead two Israelis. Palestyńscy terroryści zabili wtedy 11 izraelskich sportowców i jednego niemieckiego policjanta. Problem bezpieczeństwa w całych Niemczech jest obecnie znacznie większy niż wtedy i ma to związek przede wszystkim z migracją. Teraz stała się ona najważniejszym problemem społecznym i zmienia układ sił politycznych w tym kraju. W sondażach zyskuje Alternatywa dla Niemiec, która wyrasta na drugą siłę polityczną i właśnie wygrała wybory landowe w Turyngii. To jest punkt zwrotny. Punkt zwrotny w niemieckiej historii i jednocześnie w krajobrazie politycznym Niemiec, który szybko się zmienia. Kwestie migracji i zaostrzenia prawa obecnie dominują w niemieckiej debacie, co ma związek m.in. z serią zamachów z użyciem noży, jak w Solingen w ubiegłym tygodniu, którego dokonał Syryjczyk, a do którego przyznało się tak zwane państwo islamskie. Mamy tu właśnie przypadki takiej islamizacji lub innych kłopotów psychicznych, które następnie prowadzą do przestępstw. Coraz częściej słyszymy w Niemczech mają miejsce właśnie takie zabójstwa. Niemcy coraz mocniej odczuwają problem, o którym przez lata mówił i przed którym ostrzegał poprzedni polski rząd. Wiemy doskonale, że jedna za drugą falę migracji destabilizują Europę od roku 2015. Wiemy także, że nasze zdecydowane stanowisko, kiedyś nieakceptowane, dzisiaj zostało przyjęte. Po latach także Niemcy próbują zaostrzyć swoją politykę migracyjną, a kolejne partie w tym kraju prześcigają się w coraz twardszych rozwiązaniach, domagając się m.in. zniesienia prawa azylowego czy odesłania wszystkich, którzy już dostali się do kraju, na granicę. Niemcy bardzo mocno zmieniły swoje nastawienie do migrantów, do obcokrajowców, do osób, które do nich przybywają. Chodzi tu szczególnie o osoby, które wnioskują o azyl. W większości są to osoby z Bliskiego Wschodu. Niemiecki rząd poinformował, że do tej pory odesłano 30 tysięcy osób, z czego część do Polski. Zapowiedzi niemieckich polityków mogą wskazywać, że problem w najbliższym czasie może szybko narastać. Maksymilian Maszenda, Republika. Kampania za oceanem wchodzi w decydującą fazę. Do wyborów zostały równe dwa miesiące. Donald Trump na spotkaniu z wyborcami w Pensylwanii mówił o najważniejszych dla jego rodaków sprawach, czyli gospodarce, rodzinie i bezpieczeństwie. Kamala Harris trzyma się swojej taktyki. Unika wywiadów i pytań. Do czasu, bo wkrótce prezydencka debata. Marcin Szewczak. Donald Trump znów spotyka się z mieszkańcami stanu Pensylwania. To właśnie głosy tych ludzi mogą być decydujące w wyścigu o Biały Dom. I to tu już za 5 dni odbędzie się jego debata z Kamalą Harris. Jeśli ona wygra, czeka nas wielki kryzys, podobny do tego z roku 1929. Republikanin mówił o gospodarce, wsparciu dla rodzin i przede wszystkim bezpieczeństwie. Tym wewnętrznym, bo Ameryka nie jest dziś bezpiecznym krajem.
kolejnej szkole doszło do strzelaniny. W Georgii zginęły 4 osoby, kilkanaście zostało rannych. Trump przekonywał też, że jeśli zostanie wybrany prezydentem, wzmocni granice, deportuje nielegalnych imigrantów i doprowadzi do pokoju na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. To chory i zły świat z wielu powodów i zamierzamy go ulepszyć. Uzdrowimy nasz świat, pozbędziemy się wszystkich tych wojen, które zaczynają się wszędzie z powodu niekompetencji. Rywalka Donalda Trumpa, Kamala Harris, ma zupełnie inne priorytety. Dużo mówi o aborcji, a z inflacją zamierza walczyć socjalistycznymi metodami, między innymi regulując ceny. Unika wywiadów, a nawet pytań od wyborców. Mówi ogólnikami, jak na wczorajszym spotkaniu w New Hampshire. Are you ready to have your voices heard? Pytam was, czy chcecie, żeby wasz głos był wysłuchany? Czy chcecie decydować o sobie? Czy chcecie, żeby wasze prawa były respektowane? Jeśli tak, to musimy o to walczyć, bo tylko nasze zwycięstwo to gwarantuje. Na równo 2 miesiące przed wyborami, które zdecydują o przyszłości Ameryki i które mają też ogromne znaczenie dla świata, Amerykanie podzieleni. This is my first presidential election. To będą moje pierwsze wybory. Jestem podekscytowana, bo to niezwykle ważna decyzja dla mojego kraju i wiem, że zagłosuję na kandydatkę demokratów. They're going after Trump. Polują na Trumpa, widzieliśmy to już. Chcą go zniszczyć. Boją się go, bo wiedzą, że tylko on może przywrócić porządek w tym kraju i zadbać o swoich rodaków. Przed Ameryką jeszcze 2 intensywne miesiące kampanii. Jej punktem zwrotnym może okazać się debata prezydencka 10 września w Filadelfii w stanie Pensylwania. Marcin Szewczak, Republika. Coraz częściej słyszymy o tym, że w dużych miastach mamy do czynienia z plagą szczurów. W samej stolicy możemy spotkać te gryzonie zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia i to w najbardziej nietypowych miejscach, ale nie tylko. Kilka dni temu pokazywaliśmy plagę szczurów w Zakopanem. Nic dziwnego, że mieszkańcy są pełni obaw. Sprawa wraca jak bumerang, a gryzoni przybywa. Mieszkańcy miast podejmują desperacką walkę ze szkodnikiem, no ale bez pomocy sami wiele nie są w stanie zrobić. Marcin Bakalarski. To, że w miastach obok ludzi żyją szczury, to wiemy, ale problem pojawia się wtedy, kiedy gryzonie zaczynają być stałą częścią krajobrazu. Ostatnio pojawiło się sporo doniesień z Warszawy o tym, że gryzoni jest coraz więcej. Zapytaliśmy mieszkańców, co o tym sądzą. Na syrenę 9 te szczury jeżdżą windą. Dosłownie, wchodzą do windy, jeżdżą windą, a potem spadają i strasznie śmierdzi. Starówka jest no, takim miejscem, gdzie jednak jest blisko Wisły. Tam bardzo często są zalane tereny i w niektórych miejscach faktycznie są te gryzonie. Szczury to zwierzęta żyjące przy człowieku. Żywią się one głównie odpadami pochodzącymi z naszych stołów i to my jesteśmy ich głównymi żywicielami. I są tam, gdzie są śmietniki, gdzie są odpadki, bo z tego korzystają. No a kryją się właśnie w kanalizacji, jak im się uda, to nawet nory gdzieś wykopią koło śmietnika i tam po prostu zakładają no, swoje takie kolonie jak gdyby. W wielkiej aglomeracji szczury mają idealne warunki do bytowania, a co więcej do powiększania swojej liczebności. A warto pamiętać, że... Szczury się dosyć szybko rozmnażają, ciąża u szczurzycy to trwa raptem kilka miesięcy, trzy, o ile dobrze pamiętam. No i za każdym razem rodzi kilka, zwykle kilkanaście sztuk potomstwa i co ciekawe, rodząc je, już jest w ciąży z następnym miotem. Problem z gryzoniami jest również w innych miastach, na przykład w Zakopanem. Jest to plaga, która trwa od 3 tygodni. Walczymy z tymi szczurami. Szczury nam wychodzą, chodzą po klatkach schodowych, dookoła budynku, wychodzą rurami kanalizacyjnymi w domu. My się ich boimy, jesteśmy bezradni. Atakują tutaj łąkę naszą, potrafią nie bać się ludzi, szukając jedzenia. My jesteśmy jako mieszkańcy bezradni i potrzebujemy pomocy. Czy w Łodzi? Szczury to jest problem coraz bardziej rozprzestrzeniający się w naszym mieście. To jest problem, który dotyczy w tej chwili już wielu łodzian, ponieważ one są masowo już obecne w niektórych dzielnicach, na przykład na Widzewie. Ja sam takie kamienice w Łodzi, na przykład kamienice przy Błynarskiej, gdzie szczury chodzą po blatach kuchennych mieszkańcom. Trzeba się również liczyć z tym, że szczury niosą ze sobą całkiem spore zagrożenie. Niesamowitą ilość patogenów chorobotwórczych przenoszą. Na przykład listeriozę. No, w momencie, kiedy napijemy się z puszki bezpośrednio, a szczur w jakiejś hurtowni nasikał na tę puszkę, a mamy skaleczoną wargę, no to niestety jesteśmy chorzy. Padłe szczury muszą być utylizowane. W innym wypadku stanowią zagrożenie dla zdrowia, ale też dla innych zwierząt. Sama deratyzacja to nie jest wszystko. Włodarze miast muszą się liczyć z tym, że ilość szczurów może być nawet większa niż populacja mieszkańców.
Dlatego ważne jest, aby walka z tymi gryzoniami była nie tylko aktywnie, ale i ciągle prowadzona. Marcin Bakalarski, Republika. Naukowcy z Włoskiego Instytutu Technologii skonstruowali robota, który może latać, wszystko to dzięki plecakowi odrzutowemu. Choć Iron Cube, bo tak się nazywa, wygląda jak bohater filmu science fiction, to ma nieść pomoc przy prowadzeniu działań poszukiwawczo-ratowniczych, tam gdzie jest zbyt niebezpiecznie, by mogli robić to ludzie. Musieliśmy przerobić cały plecak odrzutowy i całą dolną część robota. Trzeba pamiętać, że stąd wydobywają się spaliny o temperaturze 800 stopni Celsjusza i prędkości naddźwiękowej. Są to dwa istotne problemy. Prędkość powietrza niszczy wszystko, co napotka i topi wszystko, co napotka. Musieliśmy więc zbudować specjalną ochronę dla Iron Cube'a. Ostatecznym celem jest posiadanie technologii, która może pomóc służbom działać tak, gdzie trudno jest dotrzeć człowiekowi. Potrzebujemy czegoś, co lata, omija gruz i przeszkody, ląduje, przeprowadza inspekcje i szuka ocalałych. Gdy robot zakończy działania poszukiwawcze w jednym budynku, może sam przenieść się do kolejnych budynków. Jest to zaawansowana technologia do reagowania na katastrofy. Teraz zespół naukowców pracuje nad systemami, które pozwolą robotowi utrzymać stabilny lot oraz kontrolowane starty i lądowania, a także przejścia pomiędzy lotem, lądowaniem i chodzeniem. Ostatecznym celem może być wyposażenie Iron Cube w skrzydło, które umożliwi mu lot w poziomie. Zespół ma nadzieję, że te innowacyjne badania doprowadzą do rewolucji w możliwości robotów humanoidalnych i będą one wykorzystywane do reagowania na katastrofy. Jeżo, zwierzę indyjskie występują w przyrodzie w zachodniej i południowej Azji. Państwo nie musicie pokonywać jednak tak dalekich odległości, bo we wrocławskim zoo na świat przyszły te dwa urocze stworzenia. Choć maluchy mają dziś dokładnie 3 tygodnie, to już starają się stroszyć kolce zupełnie jak ich dorośli rodzice. Tym miłym akcentem kończymy informacyjną część naszego programu. Za chwilkę ta publicystyczna. Naszym gościem będzie Maciej Wąsik, były wiceszef MSWiA. Zapraszam.